inny, wiesz? Że im później będzie, ten cień będzie schodził. Ten sąd będzie tylko przy... Tak, będzie lepiej. Bo też mówię, że to było tamte samo miejsce pod swoją. Tak. Z każdym to będzie lepiej. Ale to jeszcze na płocie jest to fajne. Wiśniewski w pole karne. Unikając spalonego. Naprawdę niewiele zabrakło. Tak ostrygną to tak całkiem nieźle wychował. Sałczyk teraz po raz kolejny. Wiśniewski za obrońcami. Wiśniewski, Sałczyk po raz kolejny. Sałczyk i jest ręka. Jest rzut karny dla Polonii. Czerwona kartka. Krystian Pieczara, 1-0 dla Polonii. To jest ta jednoznaczna dla samego strzelca bramki i kapitana czarnych koszy. Bramki stanowią na tamawcie. Dobra piłka i wybicie tam ofiarne z defensorów. Pluska jeszcze z pola karnego. Szkoda, że po ziemi tego nie zagrał, to nie jest koniec. Sałczek sprzed pola karnego, pewnie ten będzie działa i jest spalony. Dobrze było. Po prostu musi się coś sieci. Sałczek. Zrobił przewagę, do niego piłka może uderzyć na bramkę, jest strzał. Szesnastkę. Podanie do Wiśniewskiego, nie ma spalonego, Wiśniewski! Pieczara jest druga strona, trzeba tak zagrać podanie, tak jest do Maszanki. On ma bardzo dużo miejsca. Maszanka do Pieczary, będzie szansa! Pieczara obok bramki! Pomylił się Krystian w tej stronie. Chwili mi się przypomniało. Szansa wyjścia na stronę, właśnie do tego zagrania.
Sałczek do środka. No i właśnie, długo się zabieg Sałczek. Strzał Małka nad bramką. Jeszcze raz będzie mógł może uderzyć, ale oddaje do Kobiery. Kobiera poprzeczka! No ale...